Cześć, cześć kochani! Marek Malec z tej strony z bezpan.pl. Dzisiaj u mnie co prawda przecudne słońce. Pogoda można by pomyśleć jak latem. Tylko, że wiatr 75 km na godzinę w porywach. I dziwicie się później, dlaczego ta roślina tak wygląda. Zobaczcie, dlaczego tak wygląda. Dlatego, widzicie, to jest tak, że nie mogę teraz złapać tego największego porywu, bo wiadomo, i całe szczęście. Ale tutaj jest czasami tak, że tak to miota i ona po prostu będzie tak wyglądać. I te liście będą mega zniszczone. I tak jest w każdej palmie. I oczywiście to jest bez znaczenia, czy to byłby Fortunei, czy to byłby Wagnerianus. W pewnych miejscach ta roślina po prostu będzie tak wyglądać i nic się z tym nie da zrobić. Spróbuję jeszcze z drugiej strony. Tak nieraz tutaj wygina, że aż cały pień mi chodzi. Teraz tego tak nie widać, ale zaraz wam pokażę, co wiatr zrobił z kordyliną. No po prostu szkoda, przykre, bo niby łagodna zima, niby póki co nie ma mrozu, a efekty mogą być czasem niestety opłakane. O, zaraz zobaczycie. To jeszcze mocniej wieje. O, patrzcie teraz na. Wszystko wygięte. Tutaj jest nasz cykas, który z zeszłej wichury był wyrwany z ziemi. Teraz na szczęście wkopałem go mocniej i się trzyma w moim kochanym Wagnerianusie. Związałem liście, bo prawdopodobnie niektóre mogłyby być połamane. Teraz znowu chwila spokoju. Wiatr się zaraz będzie napędzał i zaraz będzie kuźwa znowu zadyma. To jest po prostu przykre. Przykre, jak wiatr może niszczyć i ja to widzę u siebie. Dlatego często was się pytam, jak pokazujecie jakieś osłony, jak ty to będziesz zabezpieczał przed wiatrem. Często się nie dziwicie, o co tym gościu chodzi? Jakim wiatrem? Ano takim, że ja u siebie po prostu jestem przyzwyczajony, że tu tak wieje, że trzeba dach trzymać nieraz, a to jest tylko 75 km na godzinę, a mogłoby być 100. Zobaczcie, tutaj była nowa ziemia nasypana. Co zostało z dołu? Wszystko jest praktycznie wywiane. Wywiało ziemię. No to jest kurde. No nie wiem, szkoda gadać. No. Te rośliny, które są gdzieś dalej, które są gdzieś bardziej w kącie, one tak tego nie odczuwają. A reszta, to sami widzieliście, co się dzieje. Tak? Po prostu szkoda gadać. I później takie są efekty zniszczonych liści, połamanych. Pokazuję wam to, żebyście widzieli, dlaczego tak się dzieje. To się dzieje dlatego, że u mnie tak strasznie wieje i znowu się wiatr napędza. I czasem się boję, że mi wypnie telefon z ręki, czego bym oczywiście nie chciał. Lustratą też tak buja. Może wyjąć. Zobaczymy, co będzie, jak będzie wyższa. Szkoda mi tej kordyliny, wiecie? Kordyliny mi szkoda, piachu mi szkoda, że o tych malukach nie wspomnę. Rypane i tyle. Co tu dużo gadać? A wiatr się napędza i napędza i w ogóle nie zamierza
nie zamierza przestawać. Dobra, uciekam do chałupy. Chciałem wam tylko pokazać, co się u mnie dzieje. Tu jest jedna ciekawostka, ale to będzie na inny. Widzicie, co się dzieje? Tak wygląda ta roślina. I ona będzie tak wyglądać i będzie wyglądać coraz gorzej. No niestety. A teraz wiatr zelżał, jest około 50, może 60. Przykra sprawa. Co zrobić? Trzymajcie się. Zapalniamy Polskę mimo wszelkich nieprzychylności natury. Cześć!